Justyna i Łukasz Maciorowscy bohaterowie popularnego programu Rolnicy Podlasie wspólnie zarządzają gospodarstwem rolnym oraz wychowują czwórkę dzieci. Choć dziś Justyna jest oddana rolnictwu, jej wcześniejsze życie zawodowe wyglądało zupełnie inaczej. Przed ślubem pracowała jako pielęgniarka, co sprawiało jej dużą satysfakcję. Jednak po zawarciu związku małżeńskiego zdecydowała się zrezygnować z tej kariery, aby wspierać męża i prowadzić gospodarstwo. Program Rolnicy Podlasie od dłuższego czasu cieszy się ogromnym zainteresowaniem a wśród jego najpopularniejszych uczestników znajdują się m.in. Emilia Korolczuk, Andrzej i Konopiukowie oraz Justyna i Łukasz Macierowscy. W ostatnim wywiadzie dla serwisu party.pl Justyna podzieliła się swoimi doświadczeniami i ujawniła, jak wiele poświęciła dla męża. Choć praca pielęgniarki była jej powołaniem i dawała jej dużo radości, zdecydowała się ją porzucić, by w pełni zaangażować się w życie na wsi. Justyna i Łukasz prowadzą swoje gospodarstwo w ciemnoszyjach, dokumentując swoje codzienne życie, zarówno w programie telewizyjnym, jak i na platformach społecznościowych. Justyna przyznała, że mimo krótkiego czasu spędzonego w zawodzie pielęgniarki czuła się w nim spełniona. Mając pielęgniarstwo we krwi, jej mama i siostra również pracują w tym zawodzie. Mimo początkowego braku doświadczenia w rolnictwie, Justyna szybko przystosowała się do nowej rzeczywistości. Co więcej, jej medyczna wiedza okazała się przydatna w pracy ze zwierzętami, co pozwala jej nadal realizować swoją pasję w pewnym zakresie. Justyna podkreśliła, że praca na gospodarstwie stała się dla niej nowym wyzwaniem, ale również obszarem, w którym znalazła cząstkę siebie. Praca na gospodarstwie, życie na gospodarstwie to była dla mnie nowa sytuacja podsumowała w wywiadzie